Maszczędzie, numerem 17 Przemysław Malona, numerem 18 Szymon Iżyński, numerem 20 Maciej Rustalski, numerem 31 junior Wojciech Paweł i numerem 33 Nikodem Smirjedowicz. Trenerem zespołu Zleśla jest pan Łukasz Grudniewski, a jego asystentem Maciej Grudzin. Nie udał się powrót koszykarzy Jamalek z Polonii Leszno na halę Trapez. Leszczynianie ulegli ekipie GKS Utychy 65-75. My będziemy walczyć z każdym, jednak musimy się przygotować na to, że no nie będzie tak jak rok temu, że wszystkie mecze będą wygrane. Walczyliśmy do ostatnich minut, losy spotkania ważyły się. To jest najważniejsze, no bo kibic tego oczekuje walki. Nie udało się wygrać jednak Tychy. To jest zespół, no, jak mówiłem, z pierwszej piątki i marzy nam się bycie w pierwszej ósemce, czyli w playoffach i zrobimy wszystko, żeby z tymi słabszymi zespołami wygrać, a to jest zespół mocny, więc no, dlatego taki wynik, jak i nie inny. Pierwsze trzy kwarty sobotniego pojedynku były bardzo wyrównane, jednak to goście przez większą część spotkania byli na kilkupunktowym prowadzeniu. Przyjeżdżając tutaj widzieliśmy, że to będzie ciężkie spotkanie. Leszno jest bardzo niewygodnym przeciwnikiem, szczególnie na desce, bardzo dobrze zbierają. No i tym bardziej cieszy nas zwycięstwo po tak zaciętej walce. O porażce leszczynian zadecydowała ostatnia odsłona spotkania, która zakończyła się wynikiem 9-16 dla GKS-u. Mimo wszystko był to chyba nasz najlepszy mecz w tym sezonie i jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej drużyny razem z trenerem. Już w najbliższą sobotę naszych koszykarzy czeka wyjazdowe spotkanie w Stargardzie z niepokonaną jak dotąd Spójnią. O punkty na własnym parkiecie poloniści powalczą natomiast 12 listopada, kiedy to do Leszna zawita zespół Zetkamy Doral Nysy Kłodzko. Let's go.